Dobra, dzisiaj będzie taki nietypowy filmik. Otóż znalazłem taki zdezolowany telefon, jak wracałem ze sklepu. I sobie pomyślałem, że go wezmę dla samej płyty, żeby wyciągnąć i zobaczyć, jakie są tam elementy. To jest bodajże LG GD510. Jest totalnie rozpieprzony, nawet baterii nie ma, ani ekranu. Tak leżał po garażu pewnego. I ja sobie postaram go tutaj na wizji rozkręcić. Zobaczymy, jakie on ma śrubki, krzyżaki. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Chciałbym tylko dostać się do samej płyty głównej, bo jak wiemy, na takiej płycie są zawsze jakieś tam elementy do odzyskania. Pierwszy raz go rozkręcam, no bo przecież nie miałbym okazji go rozkręcać w ogóle. Trzecia śrubka, czwarta śrubka. To jest mój znaleziony drugi telefon w życiu. Kiedyś znalazłem działający, to bardzo dawno temu, nie wiem, w 2001 roku, jak szedłem do kolegi, na ulicy leżała Motorola, jeszcze taka stara, z monochromatycznym wyświetlaczem, i w środku ona była w futerale. Było 10 zł schowane. Pamiętam, że musiałem wybiec na ulicę troszeczkę, bo to leżało na ulicy. Dobra, staramy się ten telefon jakoś otworzyć, czy w ogóle da się go otworzyć jakoś normalnie, bo on jest tak zaschnięty. Ile tutaj mamy śrubek? Jedna, druga, trzecia, czwarta. Nie wiem, czy tutaj nie ma jeszcze jakiejś śrubki. Chyba jest. Ale już zardzewiało. A bo on leżał na tym. Zardzewiała ta śrubka. Czy ja mam tutaj mój magiczny? O kurczę. Dobra, weźmiemy sobie, spróbujemy tą śrubkę dziabnąć takim szpikulcem. Nie da rady. Nie da rady jej złapać, cholera. Czuję, że będzie trzeba tą obudowę rozerwać. Poszło? Czyżby? Ta, kurde, to jest jednak stary, ale dobry śrubokręt. No i dobra, wszystkie śrubki mam odkręcone. Teraz spróbujemy tą budowę jakoś otworzyć, kurde. Ale powiem wam, że nie wiem, jak za to się zabrać, żeby to jakoś w miarę dobrze otworzyć. Wezmę znowu tego szpikulca. Boję się po prostu, żeby ten piach, który tutaj w środku jest, żeby on mi nie wyleciał na... Okej, udało się ściągnąć obudowę. I co my tu mamy? Nic szczególnego nie widzę. Nic szczególnego nie widzę. i położymy sobie na bok. Śrubki się zawsze przydadzą takie. To będzie do wyrzucenia. No i co? I mamy kamerkę. Mamy kamerkę. I tu mamy jakąś pincetę. Mamy kamereczkę, którą postaram się wyciągnąć delikatnie. Żeby jej nie uszkodzić. Hej, dobra. Mamy z odzysku kamerę. Kamerka. Nawet w miarę dobrym stanie jest. Nie wiem, czy ona działa, ale jest w miarę dobrym stanie. Sądząc po tym, co się działo w tym telefonie, jak leżał gdzieś tam pod garażem. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy jeszcze jedną śrubeczkę do odkręcenia. Jeszcze jedna śrubka do odkręcenia. Tym razem mniejsza trochę. Żeby dostać się do czego? Potem sobie sprawdzę w ogóle na MGSM, co ten telefon LG GD510 oferuje w ogóle. Ok, dobra. To było do ściągnięcia, że tak powiem, obudowy. Żeby dostać się do... Będzie też do wyrzucenia, bo to przecież mi nie będzie potrzebne nigdy do niczego. Co my tu mamy? Głośnik. Jakiś przycisk. Głośnik, jakiś przycisk, który postaramy się wyciągnąć. Na czym to jest tutaj podłączone? Aha, tu jest jakiś taki ten... Głośnik i... Co to jest? Wibracja? Wygląda jak wibracja. Staram się ten głośnik jakoś ciągnąć, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. Nie wiem, czy mi się to uda, bo to jest kurczę. Dobra. Płyta mi odpadła. Płyta jest jakoś tutaj. Aha, dobra. Dobra, wyciągniemy sobie najpierw płytę, żeby ona mi tak nie latała. Żeby mi nie latała. No i mamy. Niewygodnie mi się siedzi w ogóle bokiem. Mamy płytę, jakieś elementy tutaj. Płyta jest zrobiona tak, że są... O, mikrofon mamy nawet. Ciekawe, czy jest sprawny, czy nie. Mikrofon. Ale odczepmy może wszystkie te taśmy, nie taśmy, gniazda i tak dalej. Żeby mieć gołą płytę. Pytanie, jak to tutaj zdjąć? Ok, zdjęte. Jest tak mocowana karta SIM z kartą pamięci. Na takim czymś, czyli łatwa wymiana jest. W razie czego, jak się coś tam popsuje, kupujemy tylko taką część i wymieniamy. I tak powinno być w każdych telefonach. Po co się męczyć. Dobra, teraz ściągniemy sobie ten ekran taki. Boże, jaki to jest zasypiony. Ściągniemy sobie ekran, żeby dostać się do serca płyty. Uwaga. Mamy to. Jakieś tam elementy z tej płyty na pewno można by odzyskać, nie? Czasami do jakiegoś przeszczepu. Tu widzę, że jest bateria zasilająca. Kondensator już jeden odfruwa bokiem. W zasadzie już odfrunął. Mamy tu jakieś układy. No, dioda jest nawet. Dioda zawsze może się przydać. Nie powiem. Od strony ładowania. Spróbujmy jeszcze ściągnąć tą drugą stronę. Powinno być też ciekawie. Dobra. No tu już jest całe serce chyba tego telefonu. Procesor i pamięć i tak dalej. Dobra. W zasadzie tylko to jest mi potrzebne. To, ta płyta i kamerka z LG-ka. Prawdopodobnie podejrzewam, że tą płytę jeszcze dałoby się radę uratować. Wyczyścić ją w wanience ultradźwiękowej. Prawdopodobnie poszedł ekran i ktoś go rozwalił, wrzucił. Poszedł ekran. Co jeszcze tu można było odzyskać? Spróbuję ten głośnik, bo głośnik i ten buzzer. Nie, to nie jest buzzer, to jest chyba wibracja. Tylko jest przyklejona. Jest mocno przyklejona dosyć. Przyciski. Tak, żeby się dostać w ogóle jeszcze tutaj dalej. Ale wideo, nie? Będzie. Jak znalazłem zdezolowany telefon i sobie z niego wyciągnąłem płytę główną z kamerką. No i może jeszcze uda mi się głośnik. Głośnik i co? I to wszystko. Tu znowu jest jakaś budowa, też do wyrzucenia idzie. Ściągamy to. Też do wyrzucenia, niepotrzebne mi to będzie. No i mamy w zasadzie już samą gołą obudowę. Tylko ja bym chciał, kurczę, ten głośnik sobie wyciągnąć. Jak wiadomo, głośniczki są zawsze podklejane. A nie chciałbym go jakoś uszkodzić. Nie wiem, z której strony go za bardzo. Jest. Zamarzyłem go. Jest głośnik. Potem sobie sprawdzę omomierzem, czy on w ogóle funkcjonuje, ale na razie go dam do odzysku. I co tu jeszcze mamy tego wariata? Jak go wyciągnąć? Tak, on jest tutaj, o! Aj, już się poszło fakać. Już się poszło rąbać, bo... Tu mamy taką jakby... magnes. Dobra, to idzie do wyrąbania, to mi niepotrzebne też. Tu już nic nie ma ciekawego. Jedynie mogłem jeszcze sobie odzyskać te przyciski. Chociaż tych przycisków mam w cholerę. Przyciski. No, żeby tą taśmę wymienić, to też nie jest taki hop-siup. Trzeba nieźle, kurde, przyciągnąć te druty, nie druty. Się pinceta już powyginała. Pinceta i tak jest taka dziadowska, że szkoda słów. No. I to idzie do wyrzucenia. Została sama taśma, która dałoby się jeszcze z niej coś tam zrobić w krytycznym wypadku. Chociaż tutaj te gniazdo nie rozwalone. Rozwalone też idzie do wyrąbania. Niepotrzebne mi to jest dziadostwo. To też nie, to też, to wyrzucam w cholerę. Więc podsumowując, co mi z tego telefonu przyszło? Płyta główna, głośniczek, którym zebrałem sobie śrubeczki ładnie. Głośnik, buzer. I kamera. No i oczywiście płyta, z której mogłem sobie odzyskać, załóżmy na to, diodę i chyba mikrofon, z takich najbardziej oczywistych, potrzebnych rzeczy. No, mikrofon. I z drugiej strony diodę. Bateria, to mi w ogóle nie potrzebna. No, jeszcze złącze mamy. Jeszcze złącze mamy antenę. Antenka. Koniec nagrywania, bo nie ma sensu więcej tracić miejsca.